Usiądźcie sobie teraz i w momencie, w którym zadzwonię w dzwonek uważności, zamknijcie oczy i po prostu zacznijcie sobie oddychać. Najpierw wdech, a potem wydech. Po prostu przez chwilę sobie posiedźcie. Teraz przyjrzyjcie się temu, co się dzieje w waszym ciele, co jest nie do końca takie wygodne. Być może coś zaczęło was swędzić, być może trochę boli was kręgosłup, być może chętnie zmienilibyście postawę. Poszukajcie tych bodźców, które nie są takie komfortowe. Postarajcie się zwrócić na nie uwagę, ale za nimi nie podążać. Jeżeli coś cię swędzi, to się nie podrap. Jeżeli pozycja, którą wybrałaś, nie jest aż tak wygodna, nic z nią nie rób. Przyjrzyj się temu uczuciu i oddychaj. A teraz jeszcze raz przeskanuj swoje ciało i zobacz, gdzie teraz jest ci przyjemnie. Być może fajne jest to, że po prostu sobie siedzisz i przyjemny jest ciężar twojego ciała, który spoczywa na krześle czy fotelu. Być może udało ci się rozluźnić ramiona. Być może pada na ciebie słońce. Albo jest ci ciepło po prostu w pomieszczeniu, w którym jesteś. Co jest komfortowego? Skoncentruj się na tym, co jest miłe i przyjemne, świadomie wybierając, że nie zwracasz uwagi na te małe dyskomforciki, które zlokalizowaliśmy wcześniej. Świadomie koncentruję się na tym, co w tej sytuacji jest dla mnie miłe. Postaraj się utrzymać tak właśnie swoją uwagę. Za chwilę zadzwonię w dzwonek. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy i wróć do nas. Jak, Magda? Co ci przeszkadzało? Może na początek? Wszystko. Wszystko. Ja bardzo odczułam w tej praktyce, co to znaczy nie podążyć za swoimi odczuciami i impulsami. Mhm. Bo jak tylko powiedziesz, może cię coś swędzi, mówię, no pewnie, że mnie swędzi. Może ci niewygodnie, no pewnie, że mi niewygodnie. Ale nie zmieniaj. W sensie, no jasne, tak, ale dobra, mówię, to jest praktyka mojego umysłu. Mhm. Przecież właśnie tu się tych rzeczy uczę, na tej uważności uczę się tego niepodążenia za impulsem, nie? Które się pojawia właśnie w sytuacjach, jak pojawia się wstyd na przykład, nie? I teraz masz impuls unikania, wycofania się, schowania. I nie idź za tym, zostaw, nie chowaj się. A udało ci się skoncentrować pomimo tego drapania, swędzenia i tej niewygody na tych rzeczach, które są miłe w tej sytuacji? Tak, pod koniec przeniosłam uwagę, udało mi się. Jakby to się pojawiło zaproszenie, żeby spojrzeć na te przyjemne rzeczy. Takie łachotki mam trochę tutaj na twarzy. Mhm. Jakoś zauważyłam, że takie miłe, takie dotykanie powietrza, czego wcześniej nie widziałam, bo byłam bardzo przy tym, że tu niewygodnie, tu coś, nie? No ale dokładnie tak to działa też w relacjach z innymi, że tak bardzo siedzimy w sobie i zwracamy uwagę na to, że niewygodnie i wtedy możemy nie zauważyć, że ktoś naprzeciw siedzi i się uśmiecha. Tak, to prawda. Jak uda wam się opanować tą praktykę, siedząc na początku wygodnie w fotelu, to bardzo zachęcam was do tego, żeby zrobić sobie tę praktykę jeszcze parę razy, jak będziecie zupełnie wyprostowani.
bo to dopiero wtedy może być jeszcze albo bardziej... na przykład jak będziecie jechać w pociągu i będzie stłoczenie i będzie to tak niewygodnie. Tak, i jakiś taki fotel w ogóle. Kilka minut praktyki może być zbawienne dla zachowania dobrego w tej podróży. No cóż, to dziękujemy Wam bardzo za to, że dzisiaj z nami byliście. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.